Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest całka funkcji niewymiernej. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania, tablicę ze wzorami na całki i na pochodne zawsze warto mieć przy sobie. I możemy rozpoczynać. Moi drodzy, na tablicy mamy przedstawioną po pierwsze całkę nieoznaczoną. Po drugie jest to całka funkcji niewymiernej, czyli kolejny typ całek przed nami. No i jak wiadomo, każdy typ to są inne metody, bo nie ma tak, że do jednego typu pasuje tylko jedna metoda. Trzeba się czasami troszeczkę napracować i jak będziemy liczyć naszą całkę. Zawsze pamiętajcie, że warto jest spróbować, jeżeli macie takie wyrażenia tutaj, a zwłaszcza jeżeli wyrażenie w pierwiastku, bo funkcja niewymierna to taka, która będzie miała pierwiastek. Jeżeli tu pod pierwiastkiem jest funkcja o stopniu wyższym niż tutaj, warto policzyć zawsze pochodną z tego, co jest tutaj pod pierwiastkiem. Jak policzymy pochodną, to wyjdzie nam co? 8x plus 3, czyli dokładnie to, co mamy w liczniku. No nie zawsze jest tak łatwo, ale tutaj udało nam się. Czyli możemy sobie policzyć tę całkę metodą podstawiania. Czyli za t podstawiamy to, co jest pod pierwiastkiem, czyli 4x kwadrat plus 3x plus 1. Czasami podstawia się t kwadrat, wówczas usuwa się pierwiastek, ale ta metoda jest jak najbardziej też dobra. Wówczas pochodna obustronna to jest dt równa się 8x plus 3 dx. I jak wstawimy to wszystko do całki, to dostaniemy dt, bo to całe wyrażenie mamy tutaj, czyli to jest dt, przez pierwiastek z t. I tu zamieniamy pierwiastek na potęgę, czyli to będzie dt przez t do jednej drugiej, to się równa. Teraz chcę, żeby ta potęga powędrowała z mianownika do licznika, czyli zamieniamy je znak, czyli to będzie t do minus jednej drugiej dt. I korzystając z podstawowych wzorów dostajemy t do jednej drugiej przez 1 druga plus c. I teraz odwracamy sobie tę liczbę i dostaniemy 2 razy t do jednej drugiej plus c, czyli to są dwa pierwiastki z t plus c. I pamiętajcie, żeby zawsze wrócić do zmiennych, których Wasze zadanie rozpoczynaliście, czyli u nas to będzie 2 pierwiastek i za nasze t wstawiamy 4x kwadrat plus 3x plus 1. I na końcu mamy plus c. I to jest, moi drodzy, koniec naszego zadania. Jeżeli teraz policzylibyście sobie pochodną z tego wyrażenia, dostaniecie to dokładnie, co mamy pod całką. To jest znak, że to jest dobrze policzona całka. To jest koniec zadania. Ja zapraszam Was bardzo serdecznie do innych zadań związanych właśnie z całkami różnego typu, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.